Wyrównana i nieprzewidywalna jest w tym sezonie czwarta liga. Wieżyca Pelplin, która jest liderem tych rozgrywek, w sobotę przegrała na własnym terenie z Beniaminkiem Gromem Nowy Staw. Jak do tego doszło? Mecz rozpoczął się od niespodziewanego obrotu spraw dla kibiców w Pelplinie. Już w trzeciej minucie goście po golu Tomasza Grabowskiego objęli prowadzenie. Wieżyca dość szybko, 10 minut później odrobiła stratę. Gola wyrównującego zdobył po zespołowej akcji niezawodny Łukasz Racki. Mecz toczył się w szybkim tempie, sporo było walki, dużo fauli, stąd też emocje. Wynik do przerwy się nie zmienił. W drugiej połowie znaczącą przewagę osiągnęli gospodarze, którzy stwarzali dużo sytuacji bramkowych. Grom bronił się nieustępliwie i szczęśliwie. W 57 minucie młody zawodnik Wieżycy Bartosz Gutorski ujrzał drugą żółtą i w efekcie czerwoną kartkę. Co ciekawe, liczebne osłabienie nie zmieniło obrazu gry. Lider czwartej ligi atakował sporą liczbą zawodników, narażając się na kontrataki zespołu gości. Tych jednak było niewiele. W końcówce meczu jedną z takich akcji wykorzystał Grabowski. Zdobył swoją drugą bramkę i dał gościom prowadzenie. W końcówce na napór gospodarzy był bardzo duży. Kamil Czapski trafił w poprzeczkę, raz po raz kotłowało się pod bramką Gromu lub bramkarz nowostawskiej drużyny skutecznie interweniował. W końcówce spotkania boisko za czerwoną kartkę opuścił jeszcze jeden gracz Wieżycy, Paweł Dirda. Mimo to grający w dziewiątkę pelplinianie w doliczonym czasie mieli jeszcze dwie szanse na wyrównanie. Zabrakło skuteczności. Grom wygrał na boisku lidera 2-1. Wieżyca utrzymała pierwsze miejsce w tabeli, ma nad drugim zespołem, rezerwami Arki, 4-punktową przewagę. Drugi z pelplińskich czwartoligowców, Centrum, poniósł najwyższą w tym sezonie porażkę. Uległ w Słupsku Gryfowi 0-4. Nie powiodło się piątoligowcom z naszego regionu. Tczewski Gryf przegrał z Chojniczanką drugą 1-6, a Orzeł Słupkowy zremisował 0-0 z Błękitnymi Stare Pole. Wisła Tczew, walcząca w A-klasie, podejmowała na stadionie przy ulicy Bałdowskiej po Wiśle Stary Targ. Pierwsza połowa tego spotkania była wyrównana i zakończyła się bezbramkowym remisem. Obie drużyny stworzyły sobie do przerwy kilka sytuacji strzeleckich. W drugiej części meczu Wisła zaczęła wyraźnie dominować. Gol Rafała Wszołka, zdobyty w 56 minucie, był przełomowy. Potem Wiślacy posłali piłkę do siatki jeszcze 5 razy i ostatecznie wygrali 6-0. Gole zdobywali Karol Skotnicki, Karol Ćwikliński, Piotr Kaczmarczyk, Karol Łucasz i raz jeszcze Wszołek. Amplituda dokonań zespołu Leszka Różyckiego jest duża. Przypomnijmy, że tydzień wcześniej Wiślacy przegrali na wyjeździe 0-6. Wisła zajmuje w tabeli swojej grupy A-klasy 6. miejsce.